Panie marszałku, Wysoka Izbo, bardzo dziękuję za tą dyskusję. Ustawa, tak jak mówiła pani poseł sprawozdawca, która bardzo szczegółowo omówiła założenia zmian i wprowadzone przez nas do ustawy regulacje, za co bardzo dziękuję, bo to skraca też czas mojej wypowiedzi. Mogę się skoncentrować wyłącznie na tej dyskusji i na ewentualnych pytaniach. Ta ustawa wynika z odpowiedzi na uzasadnioną opinię Komisji Europejskiej wobec Polski, ale warto też przypomnieć, że uzasadnioną opinię, która nie pojawiła się wczoraj, przedwczoraj, ani rok, ani dwa lata temu, ani uwagi Komisji się nie urodziły teraz, tylko po raz pierwszy Komisja Europejska miała zastrzeżenia do Polski w roku 2011. Nie chcę mówić, kto wtedy rządził, bo to nie o to chodzi, tylko kiedy słucham dzisiaj uwag przedstawicieli Platformy Obywatelskiej czy Koalicji Obywatelskiej, że te zmiany są niewystarczające, że są złe, że uderzają w społeczeństwo obywatelskie, to pytam, dlaczego nie zrobiliście tych zmian wtedy, kiedy rządziliście, a kiedy Komisja po raz pierwszy zasygnalizowała wam, że dyrektywa EIA jest niewłaściwie wdrożona? Ja mam wrażenie, że wtedy, kiedy się rządzi, kiedy jest to wygodne, nie przyjmuje się argumentów Komisji, ale wtedy, kiedy jest się w opozycji, to można krzyczeć o zabieraniu praw obywateli właśnie wtedy, kiedy tymi zmianami, tą regulacją dajemy dodatkowe uprawnienia organizacjom pozarządowym i obywatelom. I cała ta dyskusja, która dzisiaj trwała, nie wiem, czy wynika z niezrozumienia tego projektu, co jest możliwe, bo projekt jest trudny i cała materia, o której dyskutujemy, jest skomplikowana. Pani poseł, ja nie dyskutowałam z panią, kiedy pani zabierała głos. Proszę mi też zostawić mój czas. W związku z tym, że Komisja wskazała nam, w których miejscach jesteśmy niezgodni z dyrektywą EIA, podjęliśmy z nią dyskusję. Część zarzutów ze strony Komisji w toku tej dyskusji zostało przez nas uwzględnionych i znajdują się w tych regulacjach. Część naszych argumentów zostało zaakceptowanych przez Komisję Europejską i w związku z tym w ciągłej dyskusji z Komisją Europejską doszliśmy do wspólnego projektu, który dzisiaj jest państwu prezentowany. W naszej ocenie nie jest on ani nadmierny w stosunku do dyrektywy EIA, ani nie jest taki, który nie wykonuje zapisów zawartych w tej dyrektywie. Chciałabym przypomnieć, że ani dyrektywa, ani ustawa osiowa, o której dzisiaj dyskutujemy, nie jest po to, żeby blokować rozwój inwestycyjny każdego z krajów. Jest po to, żeby szanować zarówno prawa obywateli, jak i środowisko, ale jednocześnie umożliwiać prowadzenie inwestycji. Również dzisiaj w trakcie dyskusji, którą mieliśmy, widać, że część państwa posłów uważa, że te regulacje mogłyby pójść dużo dalej i dać dużo większe uprawnienia organizacjom pozarządowym czy indywidualnym obywatelom, ale były również głosy i one również pojawiały się na etapie konsultacji publicznych, że te uprawnienia są zbyt duże, bo mogą prowadzić do opóźniania czy nawet blokowania prowadzenia inwestycji. I myślę, że i ta dyskusja w trakcie konsultacji publicznych, i ta dyskusja, która odbyła się dzisiaj, pokazuje, że ta regulacja jest pewnego rodzaju pójściem drogą środka, która prowadzi do uwzględnienia najważniejszych postulatów Komisji Europejskiej, ale również spełnienia wielu uwag, które pojawiły się w trakcie konsultacji publicznych. Bo nie jest prawdą to, co było tutaj zarzucane przez niektóre panie poseł, które występowały na mównicy, że nie przeprowadzono konsultacji publicznych. Konsultacje publiczne przeprowadzono, wiele organizacji złożyło uwagi. W przypadku jednej wymienianej tutaj organizacji Stowarzyszenia Pracowni na Rzecz Wszystkich Istot połowa uwag została uwzględniona. Warto też wskazać, że konsultacje międzyresortowe angażowały kilka resortów i również tam pojawiały się obawy wśród zwłaszcza Ministerstwa Infrastruktury, które jest odpowiedzialne za inwestycje w naszym kraju, że te regulacje, które proponujemy, są zbyt daleko idące. Warto również wskazać, bo padł tutaj
zarzut, że nie trzymano standardów, jeśli chodzi o regulacje, jeśli chodzi o pracę i regulamin Sejmu, że komisja wczoraj wyraziła zgodę na skrócenie terminu. Przepraszam w związku z tym, że czas mi się kończy. Jeśli są jakieś szczegółowe pytania, na które nie udzieliłam odpowiedzi, udzielę ich na piśmie. Bardzo dziękuję. Dziękuję pani minister.